Dzień dobry Państwu, witam w kolejnym podcaście. W poprzednim mówiłam na temat miarowego szycia z wrażeniem, że może troszeczkę ułożyłam to Wam w głowie i będziecie bardziej sprzyjające, a przynajmniej będziecie miały wiedzę na temat tego, jak się to odbywa i na czym to polega. Dzisiaj chciałam przejść do tego, co jest bardzo też istotną stroną szycia miarowego, a mianowicie emocjonalnej strony tego szycia, bo takie niewątpliwie istnieje. To, co ja przez te wiele, wiele lat mojej pracy widziałam, czego byłam obserwatorką, to mogę chyba tylko powiedzieć, to ja tylko wiem i przyznam, że takie rzeczy również mnie w bardzo poważnym stopniu wzbogacają. Szycie miarowe i emocje z tym związane. Dlaczego? Przede wszystkim dlatego, że to ubranie rzeczywiście jest skrojone na miarę sylwetki, ale też potrzeb, ale też osobowości osoby, która takie szycie, takie ubranie sobie zamawia. Ja do każdej kobiety podchodzę indywidualnie, nie ma dla mnie dwóch takich samych osób. Zawsze przy tych procesach jestem, zawsze na to mam bardzo poważny wpływ i doprowadzam do takiej sytuacji, żeby ona była w 100% komfortowa dla danej osoby. Przyznam, że czasami zdarza się tak, że kobieta przychodzi po kolejne spodnie, bo chce sobie, ma na przykład wyjście, ale mówi, ale wie pani, ja nie chcę żadnej sukienki czy spódnicy, bo ja się w tym źle czuję. Bo ja właściwie całe życie noszę spodnie. Proszę mi uszyć spodnie i do tego jakiś bardziej efektowną górę, bluzkę czy jakąś tunikę, bo wtedy się będę czuła dobrze. Oczywiście nie mam prawa, żeby to negować. Jestem od tego, żeby zrobić ubranie takie, jakie klientka sobie życzy. Ale czasem w określonych sytuacjach zdarza się, że pokazuję jej, upinając na figurze materiał, jakby pięknie wyglądała w sukience. I zdarza się również, że kobieta się na to godzi. I naprawdę zdarzają się sytuacje, które są po prostu nie z tej ziemi. One są wręcz kosmiczne. Bo coś jest takiego, przechodzi się taki rodzaj, powiedzmy, zgody na tę sukienkę, ponieważ sukienka to jest coś więcej niż ubranie. Sukienka definiuje kobiecość, sukienka nie jest przypadkowym ubraniem, w sukience się inaczej chodzi, inaczej siedzi i jest tak tożsama z osobowością kobiety, że właściwie wyzwala bardzo często nadzwyczajne emocje. Nieraz już widziałam płacz, nieraz widziałam łzy, nieraz widziałam wzruszenie. Pamiętam jedną z moich klientek, która zamówiła u mnie dwie sukienki. Poprosiła mnie o to, bo powiedziała, że te sukienki są dla niej w tym momencie bardzo ważne, ponieważ chce spełnić swoje bardzo, bardzo duże marzenie. Mam nadzieję, że nie nadużyję tajemnicy zawodowej, która jest dla mnie bardzo istotna i bardzo jej przestrzegam, ale przecież jej nikt nie zna i nie wie, o kim mówię. Była osobą bardzo otyłą. Też mówię o niej w czasie przeszłym, bo niestety już odeszła. I myślę, że te dwie sukienki były dla niej jakimś symbolem powrotu do wcześniejszych lat, gdzie czuła się kompletnie inaczej niż czuła się wtedy, jak przyszła do mnie. Mówię o tym, bo kiedy odbierała te sukienki, kiedy je zmierzyła, to byłam świadkiem czegoś tak niezwykle wzruszającego, że pamiętam to do dnia dzisiejszego i przyznam, że kiedy o tym mówię, to też mówię o tym z dużym wzruszeniem. Patrzyłam na jej twarz, która jej się zmieniła, rozjaśniła i tak po cichu, bez żadnego szelestu i szmerania płynęły jej po policzkach łzy. Ja to naprawdę... Do tej pory pamiętam. To było coś nieprawdopodobnego. Zwróciła się do mnie i powiedziała, a wiesz, kiedy ja miałam ostatni raz sukienkę na sobie, a była osobą, no powiedzmy delikatnie, mocno dojrzałą, kiedy szłam do pierwszej komunii. I to było, daję taki przykład, że
Szycie na miarę to nie jest banał, to nie jest nic takiego, oczywiście może być banałem, ale ja tworzę historie, ja tworzę historie związane jakby z pewnymi doświadczeniami kobiecymi i pozwalam na to, żeby taka kobiecość się u mnie albo nawet pojawiła, albo wręcz rozkwitła. I to jest dla mnie naprawdę niezwykle, niezwykle istotne i ważne, żeby iść w takim procesie, który powoduje, że kobieta jest zachwycona swoją kobiecością. Różne są rzeczy. Różne rzeczy można zamawiać, które są związane albo z marzeniami, albo z jakimiś potrzebami. Opowiem Wam o historii, która też miała swoje miejsce i była, uważam, niezwykła. Przyszli do mnie młodzi ludzie, którzy byli tuż przed ślubem i postanowili, że ten ślub nie będzie konwencjonalny, tylko będzie się odbywał na łące. Znaleźli taką łąkę wspaniałą, zaprosili gości i zarówno i ślub, i ta łąka, i przyjęcie weselne było na łące. Ono też nie było typowe, nie siedziało się na stołach. Były tańce, była specjalna orkiestra, więc powiedzieli, czy wyobrażasz sobie, że bylibyśmy ona w białej sukni, a ja w garniturze. Przecież jest to niemożliwe. Musi to być coś zupełnie innego. Kiedy spytałam coś, to oni powiedzieli, że wiedzą, bo ich ulubioną bajką jednego i drugiego, jak się okazało, jest bajka Żołnierzyk i Laleczka. Ale oczywiście laleczka niekonwencjonalna w stylu Barbie, tylko laleczka, która ma swoją głębię, bo dziewczyna również miała swoją głębię. I uszyłam taką sukienkę, a jemu uszyłam ubranie, które też było metaforą właśnie tego żołnierzyka. Wspaniale to wyglądało, widziałam zdjęcia, choć byłam zaproszona na to przyjęcie, niestety nie mogłam być, bo się odbywało daleko stąd. Ale widziałam zdjęcia i naprawdę wyglądało to zachwycająco. Innym przykładem było to, że przyszła do mnie też dziewczyna, której mąż, przyszły mąż, przywiózł jej oryginalne, piękne klapki z Japonii i postanowiła, że weźmie ślub w kimonie japońskim. Oczywiście w kimonie, który ja jej miałam uszyć, który wzorował, był odwzorowaniem właśnie kimona japońskiego. Z aktualnego punktu widzenia może nie jest to nic nadzwyczajnego, bo w tej chwili formy kimonowe są bardzo modne, ale jeżeli weźmiemy pod uwagę, że było to 15 lat temu, no to już jakby mamy inny punkt odniesienia. Była też sytuacja dla mnie też niezwykła. Przyjechała dziewczyna też z odległej części Polski z pierścionkiem, który był zaręczynowym pierścionkiem, który dostała od swojego męża. Bardzo był to specyficzny pierścionek, przepiękny. Troszeczkę był właśnie taki zdeformowany, oczywiście celowo, z pięknym rubinem. No i ona do tego pierścionka również chciała, żebym jej zaprojektowała i uszyła suknię. Suknia była prosta, jedwabna, rozszerzająca się na dole z takiego powiewnego, pięknego jedwabiu. Bardzo prosta. I ten pierścionek. I to też naprawdę w całym tym stroju robiło bardzo, bardzo takie niezwykłe wrażenie. No i mnóstwo innych wspaniałych przykładów, które mam, może po kolei kiedyś, jeśli będzie sytuacja odpowiednia i sprzyjająca, będę o nich opowiadała. Również przy szyciu miarowym i tych emocjach, o których opowiadam, ważną stroną są kolory. I też posłużę się przykładem. Przyszła kiedyś do mnie klientka, młoda kobieta, ale nie młodziutka, która miała pierwszą randkę z mężczyzną, no i mówi, słuchaj, ja muszę mieć koniecznie jakieś takie ubranie, żeby on mnie zapamiętał w tym ubraniu, no bo wiadomo, że pierwsze wrażenie i te sprawy. No i oczywiście przeanalizowałam sprawę, przeanalizowałam projekt, pomyślałam, co do niej by pasowało, żeby się też swobodnie i dobrze w tym czuła, ale oczywiście też pięknie. No i zaprojektowałam jej ubranie w niebieskim kolorze. To było istotne, nie dość, że ten niebieski kolor był jej kolorem sprzyjającym, ale również to, że według badań niebieski kolor jest bardzo łatwo zapamiętywany na długie lata przez mężczyzn. Zresztą on ma też bardzo poważne konotacje psychologii kolorów, ale to będzie okazja do
następnych podcastów. No i pojechała na to przyjęcie, no i tak się okazało, na tę randkę pojechała. Wkrótce byli małżeństwem. No i ponieważ ja się z nimi znam, miałam taką okazję, a było to kilka lat po tym ich spotkaniu, czyli też po ślubie, i spytałam jej męża, myślę sobie, że to jest fantastyczna okazja, żeby sprawdzić tę teorię, czy mężczyźni rzeczywiście niebieski kolor zapamiętują. I zapytałam go, czy pamięta. On tak na mnie spojrzał nawet z pewnym zdziwieniem i mówi, ależ oczywiście, no była w pięknej niebieskiej sukience i też wiem, że od ciebie. Także działa, proszę pani. I też zachęcam do tego, że jeżeli którejś zależy na tym, żeby zakodować mężczyźnie swój ubiór, czyli swój wizerunek, czyli samą siebie, to od czasu do czasu możecie sobie włożyć niebieskie ubranie. To samo jest we wnętrzach, to samo jest, dotyczy to wnętrz i też mam mnóstwo przykładów, ale może posłużę się tymi przykładami przy innej okazji. Wracając jeszcze do szycia miarowego, emocjonalna strona szycia miarowego to jest również luksus w posiadaniu takich ubrań, ponieważ nie trzeba biegać po sklepach za ubraniami i to na to bieganie, jak Państwo wiedzą, strasznie dużo czasu się traci. Albo na szukanie w internecie, to jest też metoda, którą niektóre kobiety lansują i lubią, czyli szukają w internecie ze świadomością, że jeżeli ubranie nie będzie dobre, to ją w jednej chwili oddadzą. Czyli takie, mówiąc szczerze, instrumentalne podejście do tego ubrania, co ja też potrafię zrozumieć, czyli w tym nie ma kompletnie żadnych emocji, ale można taką sukienkę, jeżeli jest szyta na miarę tylko dla ciebie, możesz ją naprawdę przytulić na długi czas i nie dręczyć się tym, że coś jest po prostu zwyczajnie niedobre. Czyli to, co powiedziałam na wstępie, materiał, za którym się goni, jeżeli się nawet ma krawcową, która to krawcowa może rzeczy uszyć, też znalezienie krawcowej, trzeba wiedzieć, co się chce uszyć, trzeba mieć pomysł, no i wszelkiego dodatki. To jest z kolei kolejna rzecz, jeżeli się idzie do krawcowej, oczywiście jest to też forma jakby wspaniała, bo też można z tego korzystać, ale to już jest kompletnie inny rodzaj usługi niż takie szycie miarowe, które na przykład ja projektuję, czyli proponuję, czyli od razu jest szycie z projektowaniem, czyli cała ta otoczka, która wiem z doświadczenia i z opowieści swoich klientek, jest dla nich najbardziej uciążliwa. Czyli emocje w tym znaczeniu i w tym procesie naprawdę mają bardzo, bardzo duże znaczenie. To by było na tyle. Myślę, że z tych dwóch podcastów dowiedziałyście się sporo na temat w ogóle całego procesu szycia na miarę, ale również tej emocjonalnej stronie, która temu towarzyszy. Dodam jeszcze do tego, że tego rodzaju usługa mieści się absolutnie w usłudze premium. Jest to usługa luksusowa i właściwie dla osób, które myślą sobie o tym, że lubią być trochę w takim luksusie i w czymś oryginalnym, niepowtarzalnym i mieć coś niepowtarzalnego, jest to absolutna okazja do tego, żeby to zrealizować. Proszę Państwa, proszę Pań, zapraszam Was na Instagram jak zwykle. Tam będą umieszczane zdjęcia, które to będą ilustrowały ten dzisiejszy podcast. Do miłego usłyszenia. Dziękuję.